Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj przed szpitalem w Lubinie, w którym zostałem powiadomiony jako poseł. Mamy do czynienia z czymś niespotykanym. Ja się z czymś takim jeszcze absolutnie nie spotkałem. Tutaj dokładnie jest w tej chwili pięć karetek, które czeka na to, aby być przyjętym przez szpitalny oddział ratunkowy. Szanowni Państwo, to jest po prostu niepojęte, kiedy pacjenci od 13 w karetkach czekają na to, żeby być przyjęci na szpitalny oddział ratunkowy, dlatego że nie ma miejsca. Premiowani są oczywiście pacjenci covidowi, co jest naturalne, ale tak naprawdę, i tutaj apeluję do pana Niedzielskiego, po prostu ten system się ewidentnie rozjechał. Nie może być tak, że pacjenci pozbawieni leków, wody, jedzenia od 13 czekają tak naprawdę w karetkach. Proszę zwrócić uwagę, to jest dokładnie 5 karetek, które czeka tutaj od godziny 13 z pacjentami. Od 13 z pacjentami. To jest, szanowni państwo, to już jest szósta karetka. Gdyby do czegokolwiek doszło nagle na drogach, na S3, gdyby do czegokolwiek doszło, do jakiegoś wypadku, nie ma kto udzielić natychmiastowej opieki. Szanowni Państwo, proszę zwrócić uwagę. Sześć karetek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć karetek czeka z pacjentami od godziny 13, a szpital nie jest w stanie przyjąć żadnych pacjentów. Podobnie jest w Legnicy. Jako poseł interweniuję i w tej chwili apeluję do ministra Niedzielskiego i do wojewody dolnośląskiego o to, aby podjęli natychmiastowe działania. Tutaj po prostu jest zagrożone życie pacjentów. Chciałbym także poprosić, możemy jeszcze poprosić o możliwość rozmowy z tym panem, jak pan się czuje. Mógłby pan jeszcze powiedzieć dokładnie, bo tutaj robię transmisję. Od której godziny, niech pan powie, jest tutaj w karetce? Pan jest od godziny 13 w karetce. Nie ma bez jedzenia, bez leków? Bez leków i bez picia. Szanowni Państwo, w podobnej sytuacji jest tutaj sześciu już w tej chwili pacjentów. Panowie z pogotowia rozkładają ręce, nie mogą nic z tym zrobić. Szpital nie przyjmuje kolejnych pacjentów. Premie mają pacjenci covidowi, a pan, tak jak pan mówi, jest pan po wylewie z potrzebą pewnie zainterweniowania, tak? Jasne. Bardzo dziękuję panu. Szanowni Państwo, apeluję tutaj o jakikolwiek rozsądek, raz jeszcze, będąc tutaj przed szpitalem w Lubinie, podkreślam raz jeszcze, oby nie zdarzyła się tragedia, dlatego że każdy z tych pacjentów przecież, który czeka od godziny 13, 14, 15 w karetkach, potrzebuje określonej pomocy. Nie są w stanie tak naprawdę w żaden sposób pomóc pacjentom. Tyle, ile mogą oczywiście zainterweniować sami ratownicy medyczni, robią co mogą, ale nie może być tak, że w systemie zdrowotnym, w którym mamy COVID, pacjenci pozbawieni są normalnej możliwości pomocy medycznej w szpitalnym oddziale ratunkowym. No ten pacjent przed chwilą to był pacjent, który czeka od godziny 13 w karetce, bez możliwości toalety, bez możliwości jedzenia. Panie Niedzielski, wzywam pana i mówię panu jednoznacznie, proszę coś z tym zrobić. Gdzie jest wojewoda dolnośląski? Gdzie jest koordynacja zdrowia i życia pacjentów? Jesteśmy w Lubinie, który to miasto jest miastem górniczym. Gdyby cokolwiek odpukać, wydarzyło się w kopalni, cokolwiek wydarzyło się na drogach ruchliwej S3, właściwie nikt nie jest w stanie dzisiaj wyjechać tak naprawdę z szybką interwencją, bo wszystkie karetki czekają z pacjentami i są zatłoczone w tej chwili tutaj właśnie przed szpitalnym oddziałem ratunkowym. Tak wygląda sytuacja, szanowni państwo. Proszę na to raz jeszcze zwrócić uwagę. Ja tylko chciałem też zapytać jako poseł panów. Panowie, czekacie od której godziny? My jesteśmy przyjęliśmy karetki z pacjentami od 19. Od 19.
ponieważ tak jest nasza zmiana, ale od do 19, od 13.30 stali tutaj. Od 13.30 stoją. Ta karetka to jest od 13.30. I co w takiej sytuacji można zrobić? Nic, czekaj. Teraz, żeby się nic na drodze nie stało. Czyli gdyby cokolwiek wydarzyło się na trasie S3, nie ma kto pojechać w tej chwili. Nie wszystkie karetki są tutaj i polkowiska jedna. Czyli kopalnia też jest wypostawiona. Czyli mówiąc wprost, tutaj są wszystkie karetki z Lubina i wszystkie jedna z Polkowic, czyli odpukać, gdyby coś się wydarzyło na ZG Rudna, Sieroszowice, nie ma kto jechać z pomocą medyczną. Z lekarzem. Tak. Sieroszowice pojadą jeszcze Polkowice, jak są dostępne, ale na terenie Lubina nie ma żadnej karetki. W takim razie musimy, nie wiem, musimy chyba po prostu wezwać wojewodę dolnośląskiego, dyrektora szpitala o zrobienie czegokolwiek. Ale co się dzieje w Legnicy? Jaka jest aktualna informacja w Legnicy? Tak? Dobra. Do tej ostatniej. Dobrze. Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj, to jest 6 karetka. Ja zapytam tylko dokładnie z odległości, co się dzieje w Legnicy. Jesteśmy w Lubinie. 6 karetek czeka z pacjentami, którzy nie są przyjmowani. Mam pytanie, przepraszam. Może? Dzień dobry, Piotr Borys, jestem posłem. Mam takie pytanie, bo też panowie z pogotowia mnie poprosili. Co się dzieje w Legnicy? Czy w Legnicy jest bardzo podobna sytuacja? Podobna? A ile się czeka też z pacjentami w Legnicy z kolei na Sorze? My byliśmy akurat z pacjentem pediatrycznym, więc pediatrycznego ma przyjęcie dość szybko, na koniec pół godziny. Pół godziny. Czyli tragedia jest w Lubinie. No, ale tam w Legnicy też czeka. 3 samochody czekały z osobami dorosłymi na ten moment. Nie wiem, jak jest, to było godzinę temu. Czyli Sory są po prostu zatkane. Jasne, bardzo dziękuję w takim razie. Szanowni Państwo, raz jeszcze powiem i przypomnę, mamy sytuację, że też chyba coś się ruszyło, że w końcu prawdopodobnie SOR, mam nadzieję, że od tej 13, czyli po tych 5 godzinach został chociaż na chwilę, mam nadzieję, odblokowany. Tak? Tak, no pójdę do ordynatora. I co, udało się ruszyć to? Proszę? Musiał poseł przyjechać, żeby się ruszyć. Ale coś, on nie może, czyli dopiero ruszyło się od godziny 13, tak? Ja pierniczę. Dobrze. Jasne. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że to, co zobaczyliśmy tutaj, więcej się nie powtórzy. Nie wiem, ile jeszcze pacjenci będą musieli czekać. Dopiero po interwencji poselskiej cokolwiek się ruszyło. Czyli od 13 karetki czekające, dopiero pierwszych 2 pacjentów zostało tutaj wziętych z karetek na oddział szpitalnego oddziału ratunkowego. Mam nadzieję, że to się powoli będzie zmieniać. Będę Państwa jeszcze w tej sprawie informował. Pozdrawiam serdecznie. Szanowni Państwo, jesteśmy przed szpitalem w Lubinie. 5 karetek czeka od godziny 13 i nie może być przyjęte tutaj do szpitala. Panie Niedzielski, apeluję o to, żeby Pan coś z tym zrobił, bo jest ewidentnie zagrożenie życia. Od której Pan godziny czeka na pomoc? Od 13. Bez jedzenia, bez picia? W karetce. Tak, dokładnie. Ze stanem wskazującym na to, że Pan powinien natychmiast być przyjęty. No tak, bo ja mam utratę przytomności, bo ja mam 4 po udara, 4 ujęte, nie? I jeszcze mam do tego tą padaczkę udarową, bo nie tylko po udarach, nie? No i po raku PSR. No to schorowany człowiek i żeby mnie nie przyjąć. Nie, teraz jestem zdrowy, nic nie jestem, trzymają się jakby złośliwie. To jest... Szanowni Państwo, to jest skandal. Podobna sytuacja jest w każdej z tych 5 karetek. W tej chwili żadna karetka nie jest w stanie wyjechać z interwencją w 100-tysięcznym powiecie, dlatego że wszystkie czekają na przyjęcie do SOR-u. Podkreślam raz jeszcze, podobna sytuacja dzieje się de facto w Legnicy i dlatego mój apel, panie Niedzielski, proszę o natychmiastową reakcję, zanim dojdzie do tragedii. Szanowni Państwo, kolejna godzina, dalej 6 karetek czeka. Po interwencji 2 pacjentów w Lubinie zostało przyjętych, ale jest taki absurd. Od godziny 19 pacjentka z rozpoznanym udarem została cofnięta ze szpitala w Legnicy, gdzie jest oddział neurologiczny i czeka w Lubinie, gdzie oddziału neurologicznego po prostu nie ma. No tak nie powinien ten system działać. Państwo robicie co możecie, prawda?
Jak ta sytuacja wygląda z tą panią pacjentką? Pacjentka ze świeżo rozpoznanym udarem została odesłana z SOR w Legnicy ze względu na to, że lekarz stwierdził, że objawy są zbyt długo i zdyskwalifikował ją z leczenia na oddziale udarowym. Również wskazując brak miejsc i odesłał na SOR zgodnie z rejonem miejsca zamieszkania. A w waszej ocenie ta pacjentka jest ewidentnie w trakcie udaru, tak? Dokładnie tak. Szanowni Państwo, jak ma wyglądać opieka medyczna, panie ministrze Niedzielski, jeżeli pacjenci stoją, niektórzy od 15 w kolejce w Lublinie, Legnica odsyła pacjentów z rozpoznanym przez ratowników udarem, gdzie istnieje oddział neurologiczny, do Lublina, gdzie jest kolejka, który oddział nie przyjmuje, a tutaj nie ma oddziału neurologicznego. Niech pan coś zrobi, panie Niedzielski, zanim dojdzie do jakiejś tragedii. Ja